Szczęść Boże. Boże. Ania i Paweł, jesteśmy z parafii Świętej Królowej Jadwigi w Lublinie. Małżeństwem jesteśmy od 12 lat. My księdza Blachnickiego poznaliśmy przez domowy kościół, czyli gałąź rodzinną Ruchu Światło Życie. Jesteśmy już w tej wspólnocie od 8 lat i wstąpiliśmy w czasie, kiedy nasi synowie mieli około 2 lat. Szukaliśmy w kościele czegoś więcej niż takiego biernego uczestnictwa w nabożeństwach. Czegoś, dzięki czemu byśmy czuli obecność Pana Boga na co dzień w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym i też takiej informacji, w której moglibyśmy się zaangażować też w życie kościoła. I właśnie w domowym kościele znaleźliśmy takie miejsce. I to tutaj nauczyliśmy się, jak szukać woli Bożej w naszym życiu, jak budować relacje z Bogiem i jak uczyć tego naszych dzieci. Ksiądz Franciszek Blachnicki w połowie lat 20. spostrzegł, jak Zachód przeżywa kryzys małżeństwa i rodziny i podjął się walki o te wartości na naszej polskiej ziemi. Sformułował konkretny program formacyjny, który polegał przede wszystkim na budowaniu osobistej relacji z Panem Bogiem. I dzięki temu programowi uratował wiele małżeństw i rodzin przed tragediami. Narzędzia, które sformułował w tym programie, to przede wszystkim rekolekcje, modlitwa osobista, lektura Pisma Świętego, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, reguła życia i dialog małżeński. Dla nas szczególnym narzędziem są rekolekcje, na które staramy się jeździć przynajmniej raz do roku. Dla nas rekolekcje są takim wyjątkowym czasem oderwania się od codzienności, spędzenia go z małżonkiem, z dziećmi, a także na poznaniu i zawiązaniu wspólnoty z innymi rodzinami, z małżeństwami na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Aż wreszcie rekolekcje są dla nas taką właśnie okazją, szansą na budowanie tej, pogłębianie tej relacji z Panem Bogiem. Ponadto nauczyliśmy się na co dzień żyć łaską sakramentu małżeństwa i pomaga nam w tym między innymi modlitwa małżeńska, dzięki której, czy na której powierzamy nasze codzienne życie, powierzamy siebie nawzajem, nasze trudności, radości, smutki, powierzamy Panu Bogu i zawierzamy Mu, wierzymy, że pokładamy w Nim nadzieję. Ponadto dialog małżeński jest dla nas taką pomocą w codziennej, poznawaniu siebie. Poznawaniu siebie. Na dialogu małżeńskim teraz też rozeznajemy wolę Boga dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny. Kolejne z narzędzi, jakie Franciszek Blachnicki tutaj w domowym kościele dla małżeństwa sformułował, to reguła życia, która wypływa z tych poprzednich. Dzięki regule życia uczymy się, jak stawać się lepszym człowiekiem, lepszą żoną, lepszym mężem. Lepszymi rodzicami. Tak, też. A właśnie a propos rodziców. W wychowaniu dzieci pomaga nam modlitwa rodzinna. Na modlitwie rodzinnej my i dzieci zawierzamy nasze sprawy osobiste, rodzinne Panu Bogu, a niekiedy też jest to taki czas na wzajemne pojednanie się. Jeśli chodzi o księdza Franciszka Blachnickiego, również sformułował krucjatę wyzwolenia człowieka, w której jesteśmy członkami od około 5 lat. Krucjata wyzwolenia człowieka jest to dobrowolny dar abstynencji od alkoholu pierwotnie, poświęcone za ludzi, którzy już nie mogą się wyzwolić od uzależnień, w których są uwikłani. Świadectwa aktywnych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, którzy mówią o tym, w jaki sposób krucjata uratowała ich małżeństwa i rodziny przed tragediami, przekonała nas do skuteczności właśnie tej ofiary. W moim życiu krucjata
pozwala mi być bliżej mojej rodziny. Mam to na myśli wykorzystanie pełnego czasu, jaki poświęcam im. Pomaga mi być bardziej dyspozycyjnym, mogą też na mnie bardziej polegać. A też krucjata daje mi siłę do walki z innymi moimi uzależnieniami. Dla mnie osobiście za podjęciem krucjaty przemówił fakt, że zamiast narzekać i mówić, że nic się nie da zrobić, że już po prostu ktoś, no, jest tym alkoholikiem i tak jest, tak musi, tak niewiele możemy zrobić, to właśnie możemy zrobić, możemy ofiarować ten dar z siebie, dar z własnej abstynencji, czyli no, nie picia alkoholu, na rzecz tej osoby. Ja wierzę, że Pan Bóg przez ten nasz dar działa w życiu tych ludzi, nawet jeżeli nie od razu. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować księdzu Franciszkowi za cały domowy kościół, też wszystkie pozostałe jego dzieła. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem jego mądrości oraz rozeznania w kwestiach rodziny, jakie udzielił mu Pan Bóg, a także jego troski o odbudowę moralną i duchową naszego narodu. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby właśnie nie domowy kościół. Dzięki tej formacji zyskaliśmy wiele dla naszego małżeństwa i rodziny i dzięki temu, że ksiądz Franciszek Brachnicki został obdarzony taką łaską rozeznania i z takiego patrzenia w przyszłość, jak może wyglądać nasze życie, widzimy, że dzięki temu tej formacji, którą on stworzył, możemy być bliżej siebie, ciągle się poznawać i fascynować się sobą na co dzień. I powiem szczerze, że nasze małżeństwo od tamtego czasu, odkąd jesteśmy w domowym kościele, dojrzewa i nie możemy się doczekać, co przyniesie przyszłość. Kolejny dzień. Tak. I za całe życie księdza Franciszka Blachnickiego i za wszystkie jego dzieła. Chwała Panu.